Cześć! Witajcie na naszym kanale Twin Story. W dzisiejszym odcinku, nie uwierzycie, Grinch znowu atakuje. Tym razem zakradł się do naszego domu i zaczarował cały gang mocniaków. Wyobraźcie sobie, że teraz oni też nienawidzą świąt, dokładnie tak samo jak Grinch. Co zrobiliśmy? Czy udało nam się ich odczarować? No i jak to się wszystko finalnie skończyło? Tego dowiecie się z odcinka. A zanim to jeszcze pamiętajcie, żeby zostawić dla nas łapki w górę i oczywiście koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych naszych przygód. A tymczasem zapraszam na film! Ale się zdziwią! To będzie super niespodzianka! W sumie to sam bym taki łańcuch chciał mieć! No to świetny pomysł, Wiórku! Zróbmy też taki łańcuch dla nas! Ozdobimy sobie naszą półeczkę! A ja tam nie wiem, po co ci taki łańcuch, skoro mieszkamy w pokoju dziewczynek i przecież ich łańcuch też jest naszą ozdobą! Hehe! Dobrze powiedziana, Adasiu! No w sumie racja! Nie pomyślałem o tym! Ale w sumie to jest dobry pomysł, żeby zrobić dwa łańcuchy! Będzie jeszcze piękniej! Ach, uwielbiam te świąteczne dekoracje! Samo to przygotowanie do świąt jest już bardzo fajne! To prawda, Krzysiu! Jestem zachwycony tym wszystkim! Wprost nie rozumiem, jak ktoś może nie lubić świąt! No, jak ten Grinch! Co jemu się w tych świętach nie podoba? Zupełnie tego nie rozumiem! Nie przejmuj się, Heniu! Jego nikt nie rozumie! Jak widzisz, tylko on ma jakiś problem ze świętami! Wszyscy inni są zachwyceni! Słuchajcie, my tu gadu gadu, a łańcuch jeszcze nie gotowy! A co dopiero dwa łańcuchy? Trzeba brać się do roboty, bo nie zdążymy przed powrotem dziewczynek! Masz rację, Adasiu! Zabierajmy się za pracę, bo nic jest niespodzianki! Ale teraz tak sobie pomyślałem, że my nawet nie wiemy, jak długi ma być ten łańcuch! No, w sumie racja! To może chodźmy do pokoju dziewczynek i się zastanowimy! Zobaczcie, cukierki leżą. Dziwne, bo wcześniej ich tu nie było. No, bardzo dziwne. Może byśmy się poczęstowali. No ja nie wiem, one nie są nasze. Skoro tu leżą, to pewnie są dla nas. Cool. A niby od kogo? No na przykład od mamy. Wie, że tutaj pracujemy. Pewnie jak my poszliśmy mierzyć łańcuch, to ona nam je tutaj przyniosła. No jasne, to bardzo logiczne. A ja jakoś tak tego nie widzę. Mama tobie przyniosła jabłka albo banany. Na pewno nie dostalibyśmy cukierków w ramach przekąski. Oj, czepiasz się. Może mama nie ma już jabłek. Dała co miała. No, w sumie może tak było. Mam dzisiaj ochotę na cukiereczka, więc chętnie się poczęstuję. Jak Adaś się częstuje, to ja też. No i my z Radziem również, prawda? No wiadomo! Cukierasków nie odmawiamy! To ja też biorę! Chwileczkę! Policzmy, ile ich jest, żeby dla nikogo nie zabrakło! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! No idealnie! Jest 11! To bierzemy! A few moments later... Już. No właśnie, my już mamy dość. No w ogóle jakoś tak mi ta ochota na święta minęła. Tyle z tym roboty, że nie wiem.
No dokładnie, tak samo mam. Nudne te święta. No ja wam powiem, że mi też już się nie chce. Jakoś mi się to wszystko nie podoba. Pstrokate takie. No dokładnie, święci się mruga, beznadzieja. Słuchajcie, a może by tak darować sobie to robienie łańcucha? Chodźmy w coś pograć, święta są przereklamowane. Co chłopaki proponujecie? A może chowanego? Cool. Super myśl, idziemy. A few minutes later. Słuchaj, trzeba przynieść dekoracje świąteczne. Tak szybko? Jeszcze 2 tygodnie do świąt! No właśnie! To bardzo mało do świąt! Ogarnij się! Wszyscy już mają ozdoby! Kto niby ma? Wszyscy sąsiedzi! Cały Instagram, a na YouTubie to już vlogmasy lecą i święta na całego! No dobra! Skoro musimy! Musimy, musimy! Zrobimy przyjemność dziewczynkom i mocniakom. Oni już czekają na nasze dekoracje. Chcą zobaczyć, jak to u nas wygląda. No dobra. Zawsze go trzeba prosić. A święta są przecież takie fajne. Już się ciebie doczekać nie mogłam. Taka jestem ciekawa, co jest w tych pudełkach. Przecież to twoje pudełka. To ty je pakowałaś. Ale nie pamiętam już i chętnie sobie przypomnę. Nela, Lila, mocniaki, chodźcie! Mamy świąteczne dekoracje! Fajnie, że w końcu dekorujemy dom. No widzisz, mówiłam ci, że wszyscy czekają. Jakie wszyscy? Wcale mi się nie podoba ten pomysł. A ciebie, Adasiu, co ugryzło? Bęku, co się stało? Nic się nie stało. Adaś ma rację. Przecież chcieliście dekorować. My? A w życiu? Nie podoba mi się ten pomysł. No właśnie, święta są bez. No co wy? No, no. Dziwnie się zachowujecie. Chodźcie, zobaczycie, jakie ja tu mam skarby. Zaraz wam się humor poprawi. Zobaczcie, jaka superowa karuzela. Dla mnie paskudna. Wygląda, jakby ją zrobiły dzieci. A taki bałwanek? W ogóle mi się nie podoba. Wygląda jak strach na wróble. Wiedziałem, że mi się z czymś kojarzy. No, dokładnie, jak strach na wróble. W ogóle? Nic wam się tu nie podoba? Jeszcze rano chcieliście robić łańcuchy choinkowe. A teraz co? Odmieniło się wam? To chcieliśmy, to prawda. Ale jakoś tak potem przestało nam się chcieć. Rano jeszcze nam się ten pomysł podobał. Ale teraz to już nie mamy ochoty na te całe święta. Tak nagle wam się odmieniło? No, tak nagle. To bardzo dziwne. No ale co w tym takiego dziwnego? Nie lubimy i tyle. Przecież nie każdy musi wszystko lubić. No tak, zgadza się. Ale zazwyczaj ktoś lubi święta albo nie. Nie zmienia mu się to w ciągu jednego dnia. I to tak bez powodu. No w sumie faktycznie nie było żadnego powodu. No, no. Opowiedzcie mi. Jak wyglądał wasz dzisiejszy dzień? No od rana robiliśmy łańcuch. Potem zjedliśmy te cukierki od ciebie i potem to już nam się nie chciało robić tego łańcucha, więc poszliśmy się bawić do pokoju. Potem przyszły dziewczynki i bawiły się z nami, a potem nas zawołałaś. Jakie cukierki ode mnie? Przecież ja wam nie dawałam żadnych cukierków. No jak to nie? Poszliśmy do pokoju zmierzyć łańcuch. Jak wróciliśmy, były cukierki od ciebie, więc sobie zjedliśmy, a potem to już nam się nie chciało nic robić i ochota na święta też nam przeszła. Bardzo to wszystko ciekawe. Zdecydowanie niecodzienne. Co masz na myśli? Dzwonię do Mikołaja. Muszę się skonsultować. Witaj, święty Mikołaju. Tu mama Neli i Lili. O tak! Pamiętam! O co chodzi?
Prezenty się nie podobają? Wszystkie prezenty nam się podobają. Nie o to chodzi. Mamy inny problem. Gang mocniaków zjadł jakieś cukierki i teraz nie lubi świąt. Ich poziom świątecznej atmosfery jest bliski zeru. To bardzo poważna sprawa. Ostatnio słyszałem o takim przypadku jakieś 10 lat temu, kiedy to Grinch zaczarował moje elfy i nie chciały produkować zabawek. Tak myślałam, że to sprawka tego Grincha. Nie daje nam ostatnio spokoju. Ciągle coś psoci. Jak to teraz odkręcić? Tylko Grinch jest w posiadaniu magicznego pyłu, który może odwrócić zakręcie. Ale jak go zdobyć? Trzeba go wykraść z jego kryjówki. Nie ma innej rady. Dziękuję za radę. Do widzenia. Słuchajcie, już wszystko wiem. To Grinch was zaczarował. Dał wam zatrute cukierki. Dlatego nie lubicie świąt i wszystkiego, co świąteczne. A to łobuz z niego! Ciągle nam dokucza. Dlaczego on się nie może od nas odczepić? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Słuchajcie, trzeba się zakraść do kryjówki Grincha i podkraść mu jego magiczny pył. Inaczej was nie odczarujemy. Ale jak to zrobić? Ja pójdę. Jestem mały i sprytny. Jak pójdzie jakiś człowiek, to Grinch go na pewno zobaczy. Ja się prześlizgnę niepostrzeżenie. Poza tym byłem już tam i wiem, gdzie szukać. To ja idę z tobą. Ktoś musi stać na czatach. 1 hour later. No i jak? Mamy ten proszek i jeszcze wzięliśmy kilka laleczek dla dziewczynek. Super, dziękujemy. U Grincha leżą, a nam się przydadzą. No to otwierajcie, dziewczynki, bo ciekawa jestem. A wam zaraz zrobię podwieczorek z tym świątecznym pyłem, żeby poprawić wasz świąteczny nastrój. I tak się prezentuje nasza Barbie Color Reveal. Zobaczcie, jej pasemko zmienia kolor. Gdy damy do ciepłej wody, robi się takie różowe, ale piękne. A gdy damy do zimnej, no to z powrotem robi się fioletowe. Zabawa bez końca. A tak się prezentuje nasza Barbie Cutie Reveal po przebraniu. Zobaczcie, jej pasemko zmienia kolor. Gdy damy do ciepłej wody, robi się blond, właściwie nie do odróżnienia z pozostałą częścią włosów. A gdy damy do lodowatej wody, z powrotem ma swój fioletowy kolor. Naszemu pupilowi można zrobić oczka śpiące, jak damy mu ciepłą wodę, to zobaczcie, o, śpi. Albo gdy damy kostki lodu, no to z powrotem oczka się otwierają. Cool. Wygląda nasza arbuzowa Barbie Pop Reveal.
ma koło ratunkowe w kształcie arbuza, no i oczywiście arbuzowego pupila. Zobaczcie, jej pasemko jest takie jaśniejsze różowe w stosunku do pozostałych włosów. Gdy włożymy je do ciepłej wody, zrobi się blond. Awesome! Patrzcie. A gdy damy do lodowatej, z powrotem jest różowa. To my się już z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam, że dzisiaj z nami byliście. Pamiętajcie, żeby zostawiać dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I lajka! Lajki zostawiajcie nam, czyli łapki w górę, tak? Tak. No i subskrypcje. I subskrypcje. I widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę. Pa, pa! Skręcić rękę, pa, pa.